Karol Bielecki, przed chwilą wspaniała nominacja, wspaniała wiadomość. Piłkarz ręczny, czyli ty, zostałeś chorążym całej, powtórzmy to, całej ekipy olimpijskiej, nie tylko właśnie piłki ręcznej. Jak to odebrałeś, czy się spodziewałeś takiego wyróżnienia? No, jestem ogromnie dumny z tego wyróżnienia, jako sportowiec, że będę reprezentował, będę niósł sztandar przed całą naszą reprezentacją. Także to jest na pewno i bardzo jestem za to wdzięczny. A co do naszego wjazdu Rio, to przede wszystkim skupiamy się na meczach, tak? Bo to jest nasz cel numer jeden, dobra gra i reprezentowanie Polski przez dobre występy. A niektórzy kibice mogą się zastanawiać, czy dasz radę naszą flagę nieść w jednym ręku? Jak to będzie ten drzewiec na defiladzie, na otwarciu? No zobaczymy, mam nadzieję, że siły nie brakuje, także jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że starczy siły. A dzisiaj był też prezydent Andrzej Duda. To świadczy o tym, że władze państwowe dużą uwagę przywiązują właśnie do startu Polaków, do startu Polski, do startu reprezentantów Polski właśnie w Rio. No wydarzenie międzynarodowe, także światowe, światowego poziomu, tak, jest prezydent, docenia naszą walkę i wkład w reprezentowanie naszego kraju, jest to bardzo miłe. Na koniec zapytam, to drugi twój start na Igrzyskach Olimpijskich, czy to doświadczenie zdobyte w Pekinie jakoś ci, już myślałeś o tym, ułatwi grę, ułatwi to, że będziesz kolegów też wspierał właśnie swoim doświadczeniem? Jest nas paru chłopaków, którzy grali już w Pekinie, także doświadczenie swoje mamy i zachowujemy zimną głowę na ten wyjazd, na ten turniej. Mam nadzieję, że nam pozwoli walczyć spokojnie i na tym turnieju.